Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i mieszkam w Western Australii od 28 lat. Teraz jedziemy przez Freeway, to jest główna droga, która przejeżdża przez całe Perth, łączy południową z północną częścią Perth. Jest ranek, zimowy ranek. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o Perth. Mamy tutaj również porę roku, zimę, lato, wiosnę i jesień. W tej chwili to, co widzicie, to jest poranek zimowy. Ja bardzo nie lubię zimy, mimo że wiele osób powie, że w ciągu dnia jest 20 stopni, bardzo często, ale są również dni, kiedy jest 17 stopni. Właśnie ostatni tydzień było tak dosyć chłodno i wieczory są zimne, temperatury spadają do 5-6 stopni, czasami nawet do 1 stopnia. Większość czasu zimą jest około 20 stopni w dzień i 5-6 w nocy, ale najgorsze jest to, że w zasadzie o godzinie 5 zaczyna się robić ciemnawo, także ja bardzo nie lubię zimy i do tego padają deszcze. Lato przychodzi w grudniu i najgorętszym miesiącem jest luty. Bywają upały powyżej 40 stopni. Wiele się z Was ludzi pyta, czy to jest takie okropne. Dla mnie to nie jest okropne, mnie to specjalnie nie przeszkadza, ale są ludzie, którzy narzekają. Wszystkie sklepy, wszystkie urzędy, szpitale mają klimatyzację i w nich temperatura jest prawdopodobnie około 23 albo 4 stopni przez cały rok. Również wszystkie samochody są klimatyzowane, pociągi są klimatyzowane i większość domów. Ponieważ Perth cieszy się klimatem suchym, powietrze jest suche, bardzo dużo domów ma klimatyzacje wodne. To jest wentylator, to jest taka duża skrzynia, która jest na dachu domu. W tej skrzyni jest wentylator i ten wentylator jest obudowany płytami z tektury i ta tektura jest polewana ciągle wodą. Wentylator ciągnie tą ochłodzone powietrze od wody, ponieważ woda paruje, powietrze się chłodzi i to wdmuchuje do domów. To kosztuje dosłownie grosze, bo prąd, który jest pobierany, to jest tylko z tego wentylatora i z pompy na wodę, to koszta są bardzo niskie i w zasadzie taka klimatyzacja przez cały rok w domu chodzi. Jest to na tyle piękne, że jest cały czas przewiew. Ja w swoim domu mam non-stop przez 24 godziny na dobę przewiew. Powiem Wam, że ostatnio jak byłam w Polsce, to były gorące dni po 30 parę stopni i było zdecydowanie mi ciężej te 30 parę stopni w Polsce przeżyć niż 42 stopnie tutaj w Western Australii, w Perth. A to dlatego, jak powiedziałam, że u nas nie ma okien otwieranych tak jak są one w Polsce. Wszystkie okna są suwane i drzwi są suwane, więc można pootwierać wszystko na oścież i mieć przeciąg i przewiew w domu. A poza tym większość domów ma właśnie te wodne klimatyzacje i to powoduje wentylację w domu. Perth ma parę sklepów polskich. Jest wspaniały rzeźnik polski, który robi przepyszne kiełbasy. Jest rzeźnik niemiecki, jest rzeźnik z Kroacji, tutaj ode mnie niedaleko i u każdego takiego rzeźnika można kupić polskie kiełbasy, szynki, wyroby, chleby, ogórki kiszone czy cokolwiek tam, kto sobie życzy. Dla ciekawości Wam powiem, że nasze tutaj wyroby, mięso, mleko, masło mają inny smak niż wyroby europejskie. Inaczej to smakuje, ponieważ krowy pasą się na innej trawie i to powoduje inny smak mięsa, mleka czy masła. Ja na początku jak przyjechałam, to miałam problem z jedzeniem tego. Dzisiaj odwrotnie, jak jadę do Europy, to mam problem z jedzeniem mięsa czy piciem mleka w Europie. Także to jest kwestia przyzwyczajenia. Jedno i drugie prawdopodobnie po pewnym czasie jest tak samo pyszne. W Australii ludzie obiad jedzą wieczorem, o godzinie 6-7 wieczorem i na obiad mówią herbata, po angielsku to brzmi tea. Także jak usłyszycie, że w Australii ktoś mówi, że idzie na tea, to znaczy, że będzie miał obiad. Jeżeli chodzi o klimat, to ja bym nie powiedziała, że on jest gorszy niż w Melbourne. Wydaje mi się, że Melbourne ma dużo gorszy klimat i tam gorące dni są bardziej nie do zniesienia niż tutaj w Perth. Perth jest okolony oceanem, mamy zawsze wietrzych, a przede wszystkim każdy ma dostęp do przepięknych białych plaży, na których można spędzać gorące dni.
Jedną charakterystyką tutaj w Perth jest niesamowicie krystaliczne powietrze. Ono jest tak przeźroczyste i czyste właśnie dlatego, że nie ma wilgoci, że czasami człowiek staje i jeszcze mimo, że 28 lat tutaj mieszkam, to są dni, kiedy mi dech zapiera, jak czyste to powietrze. Perth jest okolony wzgórzami, około 20 km od plaży ciągną się wzgórza, które mają przepiękny busz. Tam jest bardzo wiele sadów, gdzie rosną śliwki, pomarańcza, jabłka i jest wiele tak zwanych dem, zbiorników wody. Kiedyś to była jedyne źródło wody słodkiej dla całego Perth. Dzisiaj mamy zrobione, woda jest z oceanu również brana, odsalana i dzięki temu Perth może rosnąć, bo poprzednio nie mogło przyjąć większej ilości ludzi właśnie ze względu na brak wody. Dzisiaj Perth cieszy się najmniejszym bezrobociem w całej Australii. Właśnie parę dni temu w telewizji podali, że nasze bezrobocie spadło o następne 0,2% i to powoduje, że ogromne ilości ludzi z Melbourne, Sydney, z Nowej Zelandii, właściwie z całego świata zjeżdża tutaj do Perth. Przyjeżdża około 5 tysięcy ludzi tygodniowo i to powoduje, że brakuje domów do mieszkania. Jest dosyć ciężko wynająć dom do mieszkania, ale to nie znaczy, że tego domu nie można wynająć. Jeżeli chodzi o ceny wynajmu, ja wynajmuję parę domów i wynajmuję je za 430 dolarów tygodniowo. One są około niecałe 15 km od centrum miasta, 5 km mniej więcej od plaży i 10 km od Fremantle. Także cały czas można dostać dom w granicach 450 dolarów na tydzień w dosyć przyzwoitym miejscu. Można również wynająć tylko pokój w takim domu, wówczas to jest cena około 120 dolarów na tydzień. W centrum miasta Perth jest King's Park, jest to największy park na świecie, który jest w centrum miasta. On jest olbrzymi, tam są tysiące hektarów przepięknego buszu. Perth ma 3000 godzin w ciągu roku słońca. W zasadzie u nas słońce świeci prawie cały czas, nawet zimą, kiedy deszcze padają. Te deszcze zwykle są bardzo ulewne i krótkie i potem zaraz świeci słońce. Mamy również bardzo dużo kin, różnego rodzaju kin, są również kina alternatywne. Są teatry duże, małe, średnie, olbrzymie teatry, są potężne sale koncertowe. Jest w środku, w centrum miasta jest bardzo duże muzeum, gdzie są galerie, gdzie bardzo często sprowadza się wystawy z absolutnie wszystkich muzeum świata. Także wszystko, co jest dostępne gdziekolwiek na świecie, jest dostępne i również w Perth. Perth jest bardzo czystym i nowoczesnym miastem. Nie mamy żebraków na ulicach, nie mamy w zasadzie graffiti z prawie w ogóle. Zostały zlikwidowane. Nie mamy gett ludzi biednych, nie mamy olbrzymich bloków komunalnych. Perth jest bardzo nowoczesne i zostało, ponieważ jest bardzo młodym miastem, to zostało zbudowane trochę w inny sposób niż wszystkie inne miasta, również trochę inaczej niż zostało to zorganizowane w Sydney czy w Melbourne, bo w Sydney i w Melbourne na przykład są całe dzielnice biednych ludzi, są całe olbrzymie bloki biednych ludzi. My tego w Perth tutaj nie mamy. Jest tutaj wszystko. Są wzgórza, są rzeki, są jeziora, jest ogromna ilość parków, a przede wszystkim jest ogromna ilość przepięknych plaży. Każdy, kto tutaj mieszka, ma dostęp do pięknej plaży. Kąpać się można cały rok. Wiele ludzi się zimą kąpie. Ja tego nie robię, bo mi jest zimno, ale jak ktoś ubierze tam wetsuit, to może się kąpać. Latem w zasadzie wszyscy spędzają swoje życie na plażach. Tutaj w Australii się mówi, że życie to jest plaża. Bardzo często jak idę latem na plażę, to widzę ludzie, że na przerwę, na lunch przychodzą na plażę i kładą się na piasku i tam swoje kanapki na przerwę śniadaniową zjadają. Za rok w Perth otworzy się największy i najbardziej nowocześniejszy, jeden z największych i najnowocześniejszych szpitali w Australii, Fiona Hospital. Będzie miał prawie 900 łóżek, także Perth jest wspaniałym miejscem dla nowych emigrantów do osiedlania. Jest zdecydowanie tutaj łatwiej niż gdziekolwiek indziej.
Dlatego też większość Anglików z UK tutaj przyjeżdża się osiedlać, również Nowozelandczycy, Niemcy z Singapuru, South Africa z Ameryki. Większość tutaj przyjeżdża, a nie właśnie z tamtej strony Australii, bo tutaj po prostu jest łatwiej. Zapraszam Was na YouTube. Napiszcie sobie Guided Tour Perth Western Australia. Perth Western Australia Tourism. Obejrzyjcie sobie bardziej profesjonalne filmy z mojego miasta Perth. Będą na pewno dużo lepsze niż moje. Również zapraszam do obejrzenia Perth na Google. Bardzo dobrze tam wszystko widać. Wprawdzie to jest już parę lat ma, ale cały czas można wiele obejrzeć. I do regionu Margaret River. To jest region winnic, 200 km od Perth, ze wspaniałymi winnicami i przepięknymi białymi plażami. Także obejrzyjcie sobie tam, na pewno zobaczycie dużo więcej niż na moich filmach. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Ja jestem Hania.